No i kolejny już ostatni pojedynek Grzegorza w grupie D. 4DTV Winter Championship. Grzegorz jest oczywiście niebieski, Denver czerwony, to jest Bagueta, Francuz, Clement, Coste. No Denverowi bardzo nie poszło na Cura i niestety, ale mana w sumie podzielił jego los. Nie poszło. No Denverowi udało się jedną mapę urwać tym olinem roachowym. Ale widać, że Cure rozdaje karty. No zobaczę jeszcze jak inne mecze. Ja, w sumie to niewiele innych meczów było. Tak jak mówiłem, mana ma dużą szansę na pierwsze miejsce, przepraszam, na drugie już miejsce w grupie, ale na prawie najlepsze, o może tak. Czyli... powinien, tak, teraz powinien pokonać Denvera. 2-0, 2-1 to chyba nie ma znaczenia i powinien być już drugi w grupie. No niestety miejsce drugie nie daje takiego awansu jak miejsce pierwsze, bo miejsce pierwsze stawia ciebie dalej w playoffach. Ale i tak będzie spoko. Najważniejsze, żeby on awansował, tak jak to zrobił Soul. No i Geralt. Trzech Polaków powinno być w playoffach. Czy dym się nie skrapla? Nie mam pojęcia, ale nie wygląda na to. Ciężko powiedzieć. Panele zniszczę? Nie mam paneli, ja mam... nie wiem nawet, jak to się nazywa do końca. Gres chyba? Chyba takie to było zaklęcie. Jest minus, bo to jest twarda podłoga, ale jest bardzo wytrzymała i o to mi chodziło, że jak ktoś spadnie, upadnie, rozleje się, to w ogóle nie ma czym się przejmować. Ja wolę taką praktyczną stronę takich podłóg. Ale faktycznie, jak jest taka drewniana czy inna, to jest bardziej przytulna, wygodna taka... No mile jest niby, ale to można założyć klapki i też jest miło. Gres to kafle, no to takie mniej więcej tak, imitujące drewno, coś takiego wyglądem. Czy tam deski. Dobra, na razie nic szczególnego się nie stało, mana zgodnie z planem opóźnił ekspansję Francuza, tę pierwszą, bo już widać, że kolejna się stawia. Nie no, brawo. Ładnie, ładnie. Gumoleum rządzi. Tak, jakbym chciał, to jeszcze mogę jakiś dywanik. To nawet była taka wykładzina targowa jakaś, ale średnio się sprawdzała. Więc się jej pozbyłem, ją no wyrzuciłem po prostu, bo się trochę rwała z czasem. Przynajmniej wiem, że coś takiego zawsze można zrobić. No nic, cierpliwości. Za moment powinna się cała rozgrywka rozkręcić. Mana gra to, co grał do tej pory, czyli dwubazowe Voidreye. Asymilatory są, wszystko jest. To mana gra na okrągło. Tu się niewiele zmieniło. Dlatego spodziewam się, że równie dobrze zmiazguje Denvera. No chyba, że Denver poznał kontrę na Voidy. Tak też może być. Albo nieśmiertelny parkiet. Tak, w poprzednim mieszkaniu właśnie wynajmowanym był parkiet, aż mi drzazga w stopę weszła. Jest historia z drzazgą na YouTube. Ale parkiet wytrzymały całkiem też. Dobra, jak na razie wszystko jest zgodnie z planem many. Robi Voidreye, robi plus 1, za chwilę pewnie Robo Facility. Dość ważne, żeby zrobić ten budynek szybko, bo dzięki temu można obronić wszelkie timingi przeciwnika z udziałem hydralisków i królowych też. No i zobaczymy, kiedy mana zagra ten budynek. Na razie ciśnie Voidreye.
Ona jest naprawdę specjalistą tej taktyki, tyle razy już to robił, że... Co z tego, że rywale wiedzą, co on zagra, jak... I tak się je spustoszeniem. Cztery wojdy już się zakradają do naturala, niestety Denver jest gotowy. A ciężko, żeby był zaskoczony Francuz, jak już pewnie się z tym zmierzył wielokrotnie. Neymana musi się oddalić jednocześnie, próbował zrobić pułapkę, ale tu też jest gotowy Denver. Od tego są te zerglingi, żeby nie dało się jej na górze postawić. O, ładna obrona, panie Bagieta. Szybka rotacja na górę, ale znowu Denver będzie dobrze ustawiony. Ale tu nie chodzi o to, żeby też czasami wygrać, tylko wymuszać na zergu to, żeby nie były robione drony, no bo najgorsze, co by się to pewnie mogło zdarzyć, to mana siedzący w bazie i Denver, który zrobi sobie 90 albo i nawet 100 dron i szybko dojdzie do jakiegoś skandalicznego limitu. A jak tak mana cały czas lata, to wymusza właśnie robienie... Oj, o, nie skasował kanona w porę. W ogóle go znacznie nie zgasował. No więc mana jak na razie robił co mógł. Trochę przeszkadzał. Trochę uniemożliwiał właśnie takie stałe robienie dronek. Ale ciekawe, czy Denver teraz właśnie dalej będzie dronować? No jednak chyba tak. Ma 74, jeszcze mu mało. No a Polak już robi Disruptory. Fleet Beacon też się powolutku kończy. Wszystko w porządku. No do niczego się specjalnie nie można tutaj przyczepić, jeżeli chodzi o Grzegorza. O, jakie szybkie kariery. Tak trochę Koreańczycy grali, nie wiedziałem, że mana też. A ile to jest wojdów? 9 wojdów, okej. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dwie królowe i też kilka transfuzji. O tyle uszczuplił atak Francuza Grzegorz. No to musi skasować na pewno. Tu nie ma żadnej obrony. Trochę zerglingów z lewej strony nie zostanie. A jednak zostanie zauważony, bo to mogą być Bane'y i też trzeba uważać. Mana wysyła w to miejsce Voidreya. No i dalej utrzymuje pozycję. Jest też ten Disruptor. Szanuję manę, że nie panikuje, że nie robi miliarda kanonów i baterii. Teraz dopiero pierwszy kanon. No i właśnie bateria. Denver rezygnuje z ataku, no bo to się bardzo rzadko na manę udaje. Z reguły obrona jest naprawdę bardzo zacna. No i mana podejrzewa, że to już właśnie jest wycofanie się Francuza, więc robi Nexus. Ciekawe, czy skasuje te dwa budynki, bo może. Ale też chyba dobrze mieć coś, do czego w razie czego można się wycofać. Jakby jednak Denver się nagle rzucił desperacko. Oj nie, tutaj jest za dużo. Jak widzimy, Voidreye mają już ulepszenie do prędkości. No i mana musi zrezygnować. Aj. No ładnie Denver pamięta. O, ale mana, no. Mana się popisał szybką reakcją. Dobra robota. No i czas się wycofać. Lurker ten w drodze. Dwa Spire. Gdzie on zrobił drugi Spire? A, jeden. Okej, są koło siebie. Jest też Hive. No, bardzo pasywna rozgrywka, ale coś takiego wymuszają... Voidreye, no i też dobra gra zergiem. Doskonała pułapka. No i brawo mana, teraz z pomocą baterii, oj, kolosa też, może kilku zelotów. Na pewno będzie w stanie się obronić. Już się ustawia. Z drugiej strony też mamy atak Denvera. Ale to już są kariery, to są wojdy. No i przede wszystkim kulki, które bardzo dobrze, tak jest, w królową można posłać. O, nice. Dobrze, dobrze. Ej, ja mam wrażenie, że mana wygra i to w taki naprawdę łatwy sposób. Po prostu Denver niepotrzebnie podejmował się tej wymiany.
Tak samo bitwa na dole nie należała do udanych. No i już mana ma z górki. No nie powiem, że ma wygraną grę, ale już jest na bardzo dobrej drodze. Właśnie, zobaczmy na straty, bo tutaj będzie widać pełen obraz rozgrywki. 5750 kontra 2500 w minerałach. No i w gazie stracił też około 1300 więcej Denver. Już dzięki temu można za chwilę przymierzać się do ataku kończącego rozgrywkę. Pana już ma plus 2. No, no, te trzy kariery jeszcze jakby wyleciały. A może i nawet obecnie, tak. Może już nawet z tym, co ma. Pana pewnie może zaatakować. Widzę, że stracił Void Raya. Szkoda, że szarżę ma dość późno dodaną. Ale chyba nawet bez niej można atakować. Też będzie ważne, żeby obserwer poleciał z jednostkami many. Pięknie. No, zadanie jest łatwiejsze niż zabranie dziecku pieniędzy z komunii. No i Mana go tutaj ładnie ukarał za te poprzednie błędy. No to już naprawdę jest przesądzone. No tak, to na pewno jest ta ciężka strona grania na Voidy kariery i w ogóle na dobrych graczy. Bo jak się zrobi taki jeden istotniejszy błąd, to potem dobitka nadchodzi prędko. No i to jest siła tego konsekwentnego grania, tego zagrania przez manę. Tyle to już grał, że ma naprawdę to do perfekcji doszacowane. No widzę, że twardo siedzi w rozgrywce. HG. Startujemy. Tym razem mapa największa możliwa. To zapewne nie będzie wielkim pocieszeniem dla Denvera, skoro Mana lubi siedzieć u siebie i jedyne, czego się boi, to chyba jakiś dobrze, bardzo dobrze wykonany all-in. Ja się jestem ciekaw, czy ten push Elazera, królowe, ravagery, tam taka masa tego zawsze idzie, czy to by pokonało Manę. No na pewno jakby było idealnie wykonane, to jest duża szansa, że tak. Kiedy się meta zmieni, Mortal? No jak ktoś coś innego wymyśli, będzie to dobre i skuteczne. Niestety przez dłuższy czas to się nie stało. No oczywiście inne okoliczności, które mogą spowodować zmianę stylu gry, to oczywiście zmiana mapy, czy tam puli map na inne, no ewentualnie zmiany w balansie, ale tych ostatnich to Blizzard za bardzo nie lubi robić ostatnio, bo tak zostało im pewnie pół stażysty przy projekcie, no to co on tam się będzie głowić? Nie no, nie wiem, czy jakiś konkretny zespół tutaj przy tym siedzi, ale skoro mówili, że nie, no to możliwe, że to obecnie tak zostawili. Czy wiem, od czego skrótem jest meta? No meta game, tak? Czekaj, chwila. A, sorry, to jest skrót, ty. No tak, no, most effective tactic. Tactics available, dobra, to już wiem. Po prostu człowiek wie, co coś znaczy, ale ten skrót nie rozwinie. No, czyli co? Zbiór najbardziej skutecznych taktyk, można powiedzieć. No, a skoro najbardziej skuteczną sprawą są Void Raye, to męczą Void Raye. Za godzinę Stockstar jakiś turniej robi, czy polecam?
No, grać w turniejach Snookstara jak najbardziej polecam, czemu nie? Jakub tam coś czasami lubi potworzyć. Już się nie da oglądać tego, co ma nagra. No niby się nie da, jednak oglądamy. No ale to nie jest jego wina jakby. To nie jest wina graczy, że grają to, co jest skuteczne. Oni grają tylko tak, jak gra pozwala. No i jak przeciwnik pozwala przy okazji. Ja bym tutaj Grzegorza nie winił. Tylko ludzi od balansu, którzy tego nie tykają od dłuższego czasu. W ogóle Wardy coś majta kamerą? O dobra, Jogo coś majta. Zobaczymy, jak tam Bagieta poobserwuje. No, na razie to naprawdę ładnie ma na... Świetnie, świetnie. Celuje, unika. Szpagaty robi, zęby wyrywa. Ej! 8? Nie, 7, ale i tak super. 7 dronek. No, piękny start dla Many. Widzę, że Grzegorz się troszeczkę zainteresował inną taktyką, jakby usłyszał prośby i błagania na streamie, żeby zagrał co innego. No zagra, zagra. Teraz to będzie właśnie Twilight Council. Przy trzeciej bazie trochę biega Denver. Ale mocno ucierpiał właśnie Francuz. To też ma, bardzo pamiętam, że miał nieźle... tak, że nieźle miał dopracowany early game. No najlepsi zergowie to na ogół nic nie tracą, albo bardzo mało, ale wystarczy, że się pojawi jakaś luka jak u Denvera i 7 dronek można stracić. A to też nie, to tylko, tak jak mówię, to tylko ci absolutnie topowi zergowie, bo oni jakoś nie wiem jak to robią, ale praktycznie zawsze są idealnie obronieni. Ale każdy słabszy od tej topki potrafi stracić dużo dron na początku. Ja bardzo chętnie mogę pracować w dziale balansu, nawet non-profit. Non-profit to bym się bał chyba. Jakby ktoś pracował w dziale balansu, jeszcze Rambo. Przecież teraz by na drugi dzień miał tego. Jak on się nazywał, tego Megazorda z KS? Operacji nowy. Megatron? Megazord? Nie wiem, chyba Mega... Oła, Megatron. Sorry, bo przypadkiem zrobiłem coś, co można by nazwać ćwiczeniem fizycznym, a to boli. Dobra, adeptki już wchodzą. Także z tego Twilight Council się musi urodzić timing push, ale to ulepszenie mnie najbardziej urzekło, czyli plus 1 do... W sumie nie wiem dlaczego, ale... Ale mana to robi. A, bo on i tak przejdzie w wojdy. No uwielbiam Grzegorza za takie zachowania. No i co, miazgunia. Zobaczymy, czy Bagieta się podda teraz, czy dopiero za 5 sekund. Co, Oracle mu wlatuje w drony, no nie mogę. Jednak Grzegorz jest... Nie okiem zdany. No jednak za 5 sekund. Dobra. Brawo. Bardzo łatwa rozgrywka. Mana skutecznie zaskoczył przeciwnika. To jest właśnie najlepsze, bo on cały czas wojdy, cały czas wojdy, cały czas wojdy. I tak uśpił czujność wszystkich, łącznie z Denverem. No i dojechał go timing pushem, którego się, jak widać, nie sposób było domyśleć. Aksantos się nazywał ten mech w kampanii. Dobra, dzięki za przypomnienie. Oj, Bronk znowu podarował. Tym razem Honk Goldfish. No to jedziemy. Jedziemy z dymami. Dzięki wielkie, Bronx. Dziękuję bardzo. Może ile tego wyleciało teraz? Dobra, więcej niż zazwyczaj. Tak, tak, ładnie dzisiaj zagrał Mana. Potwierdzam. Jak na razie Grzegorz ma 3 wygrane, 1 przegraną. Znaczy, no to już jest koniec. Jeżeli chodzi o jego gry w grupie. Czy coś mi umknęło? Nie, nie, nie. No, na Prince'a wygrał 2-0, z Denverem teraz wygrał 2-0, czyli Mana ma drugie miejsce na pewno. Chyba żeby się Cure'owi jeszcze noga powinęła, tak to wie. Może coś się wydarzy, ale wątpię. A, jeszcze efekty dźwiękowe. Tak, sorry, to też coś wymyślę.
Tak, tak, też mi chodziły po głowie. Nawet już mam zapisane, tylko nie wiem, czy mnie prawa autorskie nie dojadą. Tak, tak, na Prince'a wygrał, ja pokazywałem to u siebie na streamie jako jedyny, do tego nie ma na Liquipedii. No to exist, siema. Koniec streama na dziś? No nie, spokojnie. Znaczy w sumie to jeszcze nie wiem. Pokasuję do końca te mecze, które będą. Już niestety będą bez many, no bo mana awansował. I już zagrał wszystkie swoje mecze, ale coś jeszcze chyba będzie. Może będą jakieś jaja w tym meczu. Albo w innym. Oho, co oni teraz pokazują na mainstreamie? Co tam Wardy teraz przybuszował? A, Prince na Cure'a gra. No nic, to pójdę tam. Będę śledzić Wardiego.